Słucham. To ja słucham. No, obywatelu poeto. Zostaliście do nas skierowani na leczenie odwykowe. Przymusowe. No taki u nas prawo jest. Cieszę się. No jesteście u nas już 3 miesiące, tak? Tak. No. I ja zauważam znaczną poprawę. Naprawdę znaczną. Cieszę się. No i niejako w prezencie urodzinowym. No bo przecież poeta obywatel ma dzisiaj urodziny. Tak. Wypisałem wam pozytywną opinię. Jeszcze tylko dyrektor tu podpisze, już możecie wychodzić. Za miesiąc. No, możecie wejść. Wie pan, ma pan taką samą filiżankę jak moja ciocia Jaga. Taka sama. Samiutka. Tak? Jak ciocina. Widzicie. Taka sama, samiutka. Identyczna. Można? A proszę. To jest rzadka rzecz, wiecie, towarzyszu doktorze. Naprawdę. Bo to jest z Wiednia, nie? Wiedeńska robota. Wiedeńska? Z Wiednia przyjechał. Tu się panu poszczerbiło. No tam spadła mi kiedyś. Z komódki! Tam mi spadła. A co się działo? Nic się nie działo. No. Wszystkiego dobrego życzę. I zdrowia życzę. Dziękuję. Ciu, ciu, co? Cicho. Gdzie? Ciu. Co to było? A co się dzieje? Obywatelu Kałczyński. I co? Ona też ma dzisiaj, tylko te imieniny. Albo ten Sikorski. Kombinuję. O cholera. Co? Mam mokro w butach. Mokro skąd? Żebym to ja wiedział. Kąpałem się chyba. W butach? Nie było ciepłej wody, żeby się nie przeziębić. Aha. Wie pan co? Teraz to zdejmę, bo się przeziębię. Ma pan coś, jakiś koc albo ręcznik jakiś? Jasne. Nieznani mieszkańcy naszych Borów. Pitwę pan pewnie zna. Pitwę nie. W sumie Okrztoń Grabasz jest ciekawszy. Właściwie przebywa w mrokach. Odznacza się niesłychaną perfidią i hipokryzją. I na jesieni ze sfermentowanych liści gruszki wysysa alkohol. I w ogóle niszczy wszystkie drzewa leśne i w ogóle wszystkie meble w salonie przyrody. Idźcie już, obywatelu Gałczyński. W sumie ten jeszcze jest pseudoświniofon, krótkowłosy. Idźcie. Do widzenia. Yeah.
Taka sama. Identyczna. Jak ciocina. Jeden łyczek. Urodzinowy. Urodzinowy. Obywatelu gałczyński. Ach. Jeden łyczek. Dobra, pan wypije moje zdrowie. Znikam. Wasze zdrowie. Yes! Idźcie już. Buty założę. A! Chule, a! Co? A! Ale o, co się... Ach, a się zaciąłem. Ach, o, pan da ten koc jeden. Ach, a się zaciąłem. O jest, o mi słabo jest. O jest, bo ja mam widok krwi. O jest. O cholera, dziękuję bardzo. O rady, tu krew jest w ogóle. Ale boli. Ale pan co? To trzeba chyba zdezynfekować. To psychiatryk jest. Czym? No jeju, no tu ja mam wiedzieć czym? Kto tam jest? Panie, nikt, nikogo nie ma. Jak to nikt? Widzę i słyszę, że... Cholera jasna! Panie ministrze, jesteście wyczerpani i przepracowani. Przepraszam, proszę cię położyć. Co wy robicie?! No co, na urodziny mam dziś, tak? Cholera jasna! To jest Tadwyk! Co to są za krzyki? A, to minister Barański. A, urodziny mam dziś. Towarzyszu ministrze. Konstantin Ildefons. Gałczyński. Ten poeta? To... Tutaj. Nie, no, urodziny mam dziś. Urodziny. Urodziny. Znaczy nie, że urodziny, tylko ja mam urodziny. A, że wy macie urodziny. Że urodziny. A, no nie, no to wszystkiego najlepszego. Dziękuję, panie. Dziękuję. No co tak stoicie? Nie macie jakiejś urodzinowej flaszeczki? A, mamy, proszę bardzo. O. No zaraz, towarzyszu. Przecież wy nie możecie pić. To jest odwyk. Dobrze tam, urodzinowa dyspensa. O. Poza tym ja już, towarzyszu ministrze, właściwie nie piję. A poza tym za miesiąc wychodzę. Nie piję? Podobacie mi się Gałczyński. Kraj potrzebuje takich ludzi. Trzeźwych, ale z rozmachem, z wyobraźnią, z rozmysłem. Dobra. Dziękuję, towarzyszu ministrze. Zdrowie towarzysza Gałczyńskiego. Dziękuję bardzo, towarzyszu mistrz. Panie ministrz, panie Gałczyński, panowie. Z panami skończyliśmy raz na zawsze. Przynieś następną. Nie, no, tu akurat towarzysz minister ma rację. No. Jedna butelka bez drugiej to jak wuj bez ciotki. A jak to tak? Towarzysz Wróbel wuja bez ciotki zostawi? Święta racja, towarzyszu Gałczyński. Święta racja. A może tak skończyć z piciem? Wystarczy. Słuchajcie, bo ja obiadu nie jadłem. A muszę, bo wypiłem. Rozumiecie? Muszę zagęścić. No, rozumiecie? Tak jest. Tak jest. Śliwiński. Zupę, żeby go przynieść. Albo kanapkę. Kanapkę też. I flaszkę, bo się skończyła.
Gałczyński, jak ja się budzę obok mojej żony, to ja jestem w siódmym niebie. Tak. Jak patrzę, jakie ona ma wszystko, ale jakie ma włosy, jakie ma... Włosy to takie, o, takie opadają, jak tutaj ta firana. Śliwiński, idźcie po wódkę. Jak? Wódkę? Zatem powiedz, niczego nie rozumie. A gdzie materializm dialektyczny, co? Ciepłej wody nie ma, tak? Nie ma. No. A co najlepiej rozgrzewa? Wódka. A gdzie wódka? W szafce. Za ogórkami. No, to idźcie. No ale wódki nie ma. Jak to nie ma? Wypiliście wszystko, kanalie. Spirytus z magazynu. Jak spirytus, idźcie! Albo nie. Znaczy nie, ta firana jest akurat brudna i to... No tak, ale w sensie... Ale ona jest cała... Tak, dobra, to może tak. Zima była, gdy wysiadłem z autobusu. I rzuciłem się w twoje ramiona. No. I twych włosów, twych wieczornych włosów, ogarnęła mnie woń niezmożona. Księżyc zniżył się, błysnął nad klamką. Potem odszedł i wplątał się w drzewo. Pierścień nocy nad nami się zamknął i otwarło się siódme niebo. Nie, to w takim razie to wydaje mi się, że towarzysz Wróbel, panie ministrze, myślę, że powinniśmy wybić zdrowie gospodarzu. Aleks? Towarzyszu ministrze, to spirytus. To lepiej. Nie stójcie tak, siadajcie sobie. Siadajcie, towarzyszu Wróbel. Zdrowie gospodarza. Zdrowie. Zdrowie. Ryszard. Kosiu. Kostek. Nie, Kosiu, dobrze. Kąś. Ryszard. Kazimierz. I jeszcze raz. Kaziku. Kosiu. No. Kazi. Kasiu. Buziak. I buziak. I jeszcze jeden buziak. Nie, panowie, ale jak jest tak, to musimy jeszcze redaktora Sobieckiego zaprosić. Jesteście bezczelni, Gałczyński. Gałciu. Kasiu. Lekarze i personel to personel i lekarze. Ludzie zdrowi, pić mogą. Ale pensjonariusze? Nikt. Nigdy. A ja mogę? Ale ty, to co innego. Ty masz urodziny. Olek to jak mój brat. No, jak ja bym miał urodziny, to jak ja mam urodziny, to jakby on miał. Nie, naprawdę, bo zatem bez redaktora Sołeckiego się nie da. No. Bo jak ktoś mówi, że się nie da, to się nie da. Się nie da. Yeah.
525! Nie oczekuj, Ryszard. Ja dzwoniłem, towarzyszu dyrektorze, sami zobaczcie. Co tu się dzieje? Wszyscy jesteście pijani. Wynocha z gabinetu! Towarzyszu dyrektorze, minister Barański. Za godzinę macie spotkanie z delegacją z Moskwy. A wy myślicie, że oni będą trzeźwi? A Gałczyński ma dziś urodziny. Towarzysz już tutaj nie pracuje. Kazika mi będziesz zwalniał? Niniejszym mianuję Kazimierza. Jak ty się nazywasz, Kaziu? Rubel! Dla dyrektorem tutejszej placówki, jednocześnie dymisjonuję. Brzoza Henryk. Brzozę Henryka z zajmowanego stanowiska. Minister zdrowia, Ryszard. Dziękuję, towarzyszu ministrze, za zaufanie. Nie zawiodę. Towarzyszu ministrze, samochód czeka. Kąś. No, gdzielu. Rówerek ta świeta niewielka, jest dziewczęta, rówerka. Ryszu. Ryszu. Słucham. Kaziu, mam taką małą, rodzinową prośbę. Taką małą, rodzinową prośbę. Chodzi o to, że wystawiłeś mi zaświadczenie, że jestem zupełnie wyleczony. Jako lekarz prowadzący. A do ważności dokumentu potrzebuję jeszcze twojego zaświadczenia, czyli dyrektora. Już ci mówiłem. Jesteś bezczelny. Kaziu, ale po co w takie słowa? Zobacz. Jeden twój podpisik i po sprawie. Ja ci powiem, kiedy będzie po sprawie. Jutro rano się obudzę. Pójdę sobie na obchód. I dopiero wtedy w pokoju 103 twojej gęby nie zobaczę. Dobrze? Ale Kasiu, to po co czekać? Zobacz, przecież ja jeszcze sobie złapię ostatni PKS. Albo ministra złapię. Jeszcze do 13 mus sobie zdążę. Wan.
ci poeci.